że Chodakowska pisze. Dzisiaj mamy dalej z Chodakowską wywiady, proszę Państwa, że ona pisze. Bo my mówimy i jest pisane sztuczna sekretarka jako Izyda ze starożytnego Egiptu. Państwo znacie Izyda, Horus i Set. To jest taka jakby wymiana, czy też trochę moja bezczelność. Ja pokazuję Łódź i pojawia się książka o Łodzi, tak? Ale z drugiej strony ja też wykorzystuję tę Łódź, tak? Więc to taka wzajemna podpinka. A pani z Wałbrzycha, skąd pomysł na współpisanie książki o Łodzi? Wałbrzych ma bardzo wiele wspólnego z Łodzią. Jest mniejszy, to jest taka troszeczkę Łódź w miniaturce. Wałbrzych przecież stał. Po co o Łodzi? Państwo zobaczą, po co to o Łodzi. Anna Romanowicz, jak byłam w Anglo-Ameryce, Białystok, napisała przy mnie cztery kabarety o Żydach. Kabaret na przykład Białystok Miłości Moja, jak ich przepędzili tam z Białegostoku do Łodzi przez Warszawę. No a jak my tu jesteśmy w Warszawie pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem, no to posłuchajmy o tej Łodzi. Zawężać do kobiet, które tutaj straciły pracę, bo te kobiety już mają córki, nierzadko mają wnuczki i wydaje mi się, że każde pokolenie znajduje coś innego. Ale prawda jest taka, że jednak przeoczono to miasto i przeoczono tą małą katastrofę. Mówię mała, ale dla wielu była wielka, kiedy całe rodziny nagle przestały funkcjonować, tak? I się wydała mnie patologia i zwyczajna bieda. Tak? Jakie było bezrobocie? Ogromne było bezrobocie. Nie potrafię w tej chwili podać pani liczby, ale jak upadały największe fabryki, to tak naprawdę w każdej rodzinie ktoś zostawał bez pracy. Były rodziny, kiedy nikt nie pracował. Próbowano się ratować tą słowetą kuremówką, potem całą resztą, ale dowodem na to jakby jaki to był upadek, to jest taki kierunek uniwersytecki jak socjologia biedy i najlepszy kierunek, też najlepsze w ogóle prace powstają w Łodzi. Nie wiem, czy to powinno nas cieszyć. Piękny fragment w tej książce jest: to miasto żyło dzięki kobietom, to one je zbudowały i one utrzymywały. I co z nimi teraz będzie? W tym mieście nie ma żadnego szacunku dla kobiet, dla robotnic. Niech Bóg tę Łódź pokaże. Strasznie przejmujące słowa. Ktoś musiał się ująć za tymi kobietami, bo proszę zwrócić uwagę na to, że mężczyźni zawsze znajdują sobie wytłumaczenie dla swoich działań, natomiast na kobiety spada obowiązek nakarmienia dzieci i napalenia w piecu. I tego obowiązku nikt z nich nie zdjął, nawet wtedy, kiedy Łódź była w trudnej sytuacji. A czy teraz Łódź jest w lepszej sytuacji, pani zdaniem? Coś się zmieniło? Ja się cieszę, że Łódź inwestuje w kulturę. No to oczywiście to jest jakby w moim interesie. Z Łodzią to jest dziwna historia, bo tutaj z kolei Łódź teraz żyje trochę na migrantach, czyli każda ma swojkowego, który po prostu dosyła pieniądze. Miasto się wyrównia. Miasto się bardzo wyrówniło. Teraz Łodzianie wyjechali do Irlandii, do Wielkiej Brytanii, do Norwegii, do Finlandii. No to tutaj jest na pewno ten problem, że w zasadzie kto mógł, to uciekł, a została cała reszta. I to nie, że ci ludzie są gorsi, tylko po prostu albo nie mają odpowiednich preferencji, ale wykształcenia, umiejętności. No jest tak, jak jest. Cztery bohaterki książki, dziewczyny chcą się zabawić z różnych warstw społecznych, z różnych dzielnic. A jakie są pani ulubione dzielnice Łodzi? Czy są takie? Czy postrzegają pani to miasto jako jedną całość? Bałuty są niezwykłe. To jest miasto w mieście. Miasto, które istnieje, natomiast ma swoją odrębną historię. Ja oczywiście Łódź widzę tylko z zewnątrz, ponieważ jestem tam gościem. Ja się nie wychowałam w Łodzi, chociaż widzę wiele paraleli pomiędzy moim rodzinnym miastem a Łodzią. Natomiast no, uważam, że to, nazwijmy to, stare miasto Łódź, że można tak powiedzieć, przepędzili do Łodzi. To były getta, to znaczy wszyscy siedzieli na swoich grzędach. Te podziały były, co
cały czas te podziały były. Jeśli chodzi o waluty, no to... No, Anna Romanowicz, proszę Państwa, to ona tłumaczyła z ukraińskiego, ale ukraiński niekoniecznie. Tłumaczyła z białoruskiego, no bo wiadomo, że Ukraina nie. Angloameryka Białystok to nie jest Ukraina. Ukraina to jeszcze i w papieża wierzą przecież Kościół grekokatolicki. Nawet Małga się pomyliła, bo myślała, że była w cerkwi tam na tej Miodowej 16. A przecież Miodowa 16 to jest cerkiew grekokatolicka. I oni wierzą w papieża. Oni wierzą w papieża. Także... To na pytanie, co się panu, pani kojarzy z Łodzią, Chodakowska, jaki film, to byłaby to Ziemia Obiecana, a potem długo, długo nic i potem chyba tylko film Daleko od szosy. Czy pani się chcą tą książką wpasować w taką dziurę, w której w kulturze polskiej, w świadomości Polaków Łódź się znajduje, moim zdaniem? Nie, nie mieliśmy takich intencji. Właśnie pan Adam ma absolutną rację, tylko jakoś to skoczyło. Najzwyczajniej na świecie. Mówię, to jest literackie miasto, to jest miasto, które może dużo pokazać. No, jakby problemem jest to, że nie tylko Polacy mało wiedzą o Łodzi, ale Łodzianie mało wiedzą o Łodzi. Tak? A to jest książka pisana z myślą o Łodzianach, dla Łodzian, czy jednak z myślą o tych, którzy nigdy w Łodzi nie byli i chcieliby się na przykład przespacerować śladami bohaterek pani książki? Mi się wydaje, że to nie istnieje taki podział, bo na pewno to nie jest przewodnik turystyczny. Czy wszyscy Łodzianie akurat tak postrzegają Łódź, to ja nie wiem. No ale są tam konkretne adresy. Tak, oczywiście ulice, są konkretne adresy i konkretne ulice, bo to chodziło o to, żeby ta postać była bardziej, znaczy żeby cała książka była bardziej realistyczna. Natomiast wydaje mi się, że to jest książka, niezależnie gdzie kto mieszka, to może będzie miał ochotę ją przeczytać. Jest taka moda na takie podróże turystyczne szlakiem bohaterów powieści i to już gdzieś od Dana Browna funkcjonuje, może nawet wcześniej. Ostatnio Elena Ferrante chyba też wznowiła ten trend, duże podróże po Neapolu. Miasto zresztą w pewnym sensie podobne do Łodzi i historia jego jest też w pewnym sensie podobna. Natomiast ja nie miałabym nic przeciwko temu, gdyby takie podróże po Łodzi były. To myślę, że to byłoby bardzo ciekawe. Miejsca, które pokazujemy w Łodzi są atrakcyjne, będę się przed nią upierała. No i zapraszam do Łodzi oczywiście. Ale zanim nasi słuchacze wybiorą się do Łodzi, porozmawiajmy o książce Dziewczyny chcą się zabawić. Akcja tej książki toczy się pod koniec lat 80., czyli upada PRL, już są pierwsze objawy załamania systemu, ale też jest historia z 1944 roku wpleciona w tę książkę. Rok 44, do Warszawy zbliża się Armia Czerwona, do Litzmannstadt zbliżał się koniec świata. Dlaczego zdecydowały się panie jeszcze wpleść w tę książkę wątek historii z getta łódzkiego? Myśleliśmy, żeby ta książka miała taki element magiczny. Nie wiem, czy pani pamięta, chyba wszyscy pamiętają. Film Amelia. Amelia znajduje pudełeczko, w pudełeczku są zabawki chłopca, więc... Wiesz, główna bohaterka, czy główna, no jedna ona była kiedyś tam na pewnym etapie pracy mocniejszą postacią. Ma na imię Amelia, więc jakby tym tropem żeby pojawiło się coś magicznego, tak? No i pojawił się taki wątek listów, no ale listy muszą być wysłane kiedyś tam do kogoś i jakaś historia musi w tym wszystkim funkcjonować, to mówię od strony jakby technicznej. Jeśli chodzi o łódzkie getto, to jest kolejna właśnie historia, do której mogę się odnieść, że nikt nic nie wie o łódzkim getcie. Owszem, powstały rewelacyjne filmy takie jak Fotoamator Darka Jabłońskiego, czy Radagast. Papież, Fotoamator. Bardzo nagrodzone w Europie. To jest książka, która była mega bestseller. Papier i segregutu. W Polsce zapada. Proszę Państwa. Jak mówimy, Litmasz. Najnowsza technika. Jest. Że to nie była generalna gubernia, to oczy się szeroko otwierają. Bo tu jest jeszcze przeskok wstecz. To naprawdę nie było stricte polskie miasto. To było miasto wielonarodowości i ono służyło absolutnie nową jakość. I ta wielokulturowość chyba do tej pory wydaje dźwięk. Znaczy ona wydaje taki dźwięk marny, bo cały numer polegał na tym, że po II wojnie światowej wiadomo, Żydzi zostali zabici, Niemcy wyjechali,
Rosjanie wyjechali, Białorusini wyjechali, Szwajcarzy zostali... O Białorusina, pieśń wam zaśpiewamy, Biały Stok nie chata, wciąż czegoś brakuje, ten co w mieście mieszka, nawet... Jest taka sytuacja w Warszawie. Jakby dobrze pokopać, to owszem, jeden na dziesiątego ma te korzenie takie, że tata był łodziakiem, dziadek był łodziakiem, pradziadek był łodziakiem, tak? A czyli pradziadek był łodziakiem. A tak naprawdę to są wszyscy ludzie napływowi i to nie tylko z okolicznych małych miasteczek czy wsi, ale jeszcze to zatacza większy krąg. Czyli prawdziwych łodzian jest mało? Prawdziwych łodzian jest mało, bo nie wiem na ile to, jak to zabrzmi, ale populacyjnie licząc, to prawdziwy łodziak to był Niemiec. Dobra. I to był Żyd. To może jeszcze uściślimy, łodziak czy łodzian? Ja powiedziałam łodziak, ale ja teraz mieszkam na Bałtach, więc ja już mam prawo. A to jest różnica? Oczywiście, Bałut miał swój własny język. O tym poznać prawdziwego Bałciarza. Bałciarza. Tak, są różnice. Są różnice w języku. Ja się pochwalę, jestem bardzo dumna, bo dwa dni temu rozwiązywałam taki quiz Łódzkie przekleństwa i miał 14 punktów na 15, więc jednak jestem w trendzie. Pani Adrianna Michalewska pracuje jako redaktor i recenzent powieści popularnych. Napisała Pani też opowiadania za ołówki zbrodni. Czy współpisanie książki, powieści to jest pierwszy krok do napisania samodzielnie książki? Można tak powiedzieć. Mam w planie kilka własnych powieści, one gdzieś tam już się konstruują, więc nie ukrywam, że pisanie w duecie sprawia mi dużą przyjemność. A pani Izabela Scholz napisała powieść Martwy Punkt oraz Cichego Zabójcę. Te dwa tytuły zostały przetłumaczone na język niemiecki. Dokładnie. I stąd moje pytanie, czy są plany przetłumaczenia tej książki na niemiecki? Dziewczyny chcą się zabawić. I czy myślą panie, że byłaby ona zrozumiała dla innego niż polski odbiorca? Czy ona jest tak typowo polska, z tak typowo polskimi problemami i o tak polskim mieście, polskim, ale wielokulturowym jednocześnie? Ta książka jak najbardziej by była zrozumiała. To znaczy na wielu płaszczyznach, na jakiejś płaszczyźnie psychologicznej i na płaszczyźnie, że ludzie, którzy wychowywali się w bloku wschodnim, to tak naprawdę przeżyli to samo co my, tak? Bo blok po prostu pewnego dnia zniknął. A z kolei ludzie spoza tej granicy są ciekawi tego, co tutaj się działo, bo w sumie się wychowali tylko na filmach szpiegowskich, gdzie to był dobry, to był zły. I jak tutaj wspomniała Ada, jest historia z Ferrante, czyli z tym sagą neapolitańską, więc jakby sagi takie funkcjonują, to jest bardzo otwarta książka. Dziewczyny chcą się zabawić. Adrianna Michalewska i Izabela Scholz, były gośćmi audycji Warto Czytać w Polskim Radiu 24. Luisa Bebłot, do usłyszenia. Reklama. Misiu, a wiesz, że Nowakowi też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telefon na nowego smartfona z dużym ekranem, Misiu. 150 zł taniej. Ty też wymień w Media Expert swój stary telefon na nowoczesny smartfon Samsung Galaxy J5 z dużym wyświetlaczem za jedyne 699 zł. Teraz taniej o 150 zł. Dziadu z tą reklamą mnieś przegnało na ten. Daj spokój. No mówię ci, patrz, drugi raz wychodzę i to dziadostwo się tu reklamuje. Ale to jest obrzydliwe, proszę państwa. Ile może być reklam? Dzisiaj jest niedziela niehandlowa, jest zamknięte, są supermarkety. Tak, tutaj o tych Żydach gada, ta gada o Łodzi. No po prostu diabeł.